Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. A już za tydzień Brzmienie Świata obchodzić będzie trzecie urodziny. Co będzie się wtedy działo? O tym powiem pod koniec tego odcinka. Brzmienie Świata. Z lotu Drozda. Z północnych gór wiał silny wiatr. Ciągnął za sobą welon niskich chmur, przez co czerń nocy była jeszcze ciemniejsza. W oddali co jakiś czas widać było, jak niebo pęka, przecinane błyskawicami. Son Dinbo poczuł chłód. Ciaśniej zawiązał szal na szyi, a słomkowy kapelusz przytrzymywał ręką, by nie porwał go wiatr. Do celu jego wędrówki pozostał niecały dzień drogi. Dla wielu byłoby to niemałe wyzwanie, jednak Dingbo miał krzepę. Napędzała go młodość i przekonanie, że świat stoi przed nim otworem. Pochodził z dalekiego Nanyangu, a teraz szedł na wschód, do Wanxi. Dinbo idąc zaczął oddawać się wizjom obiadu, który miał być nagrodą u kresu podróży, gdy na drodze wyrosła postać. Pojawiła się znikąd, bez uprzedzenia, ale Dinbo nie należał do strachliwych. Stanął tylko czujnie i zapytał: kim jesteś? Jestem duchem. A ty kim jesteś? Odpowiedziała zjawa. Dinbo, nie tracąc zimnej krwi, odparł: też jestem duchem. Dokąd idziesz? Spytała tajemnicza postać, nie poruszając się zupełnie, jakby była z kamienia. Do Wanxi, powiedział Dinbo. Ja też idę do Wanxi. A skoro tak, to obaj razem ruszyli w dalszą drogę. Po przebyciu kilku kilometrów, które minęły im w milczeniu, duch przerwał ciszę, mówiąc: idziemy za wolno. Może poniesiemy się na zmianę, na barana. Co ty na to? Dinbo zgodził się. Wtedy duch wziął go na ramiona i tak szli dalej. Nie minęło pół godziny, gdy duch znowu się odezwał. Wydajesz się dość ciężki. Może jednak nie jesteś duchem. A Dinbo na to: wszystko dlatego, że jestem nowym duchem. Moje ciało ma wciąż swoją dawną wagę. To przekonało ducha, który kontynuował marsz z Dinbo na ramionach. W końcu przyszła kolejna Dinbo i to on niósł ducha, a wysiłek był to żaden. Tak idąc zmieniali się jeszcze kilka razy, aż Dinbo zagadnął: jak już wiesz, jestem nowym duchem. Dopiero się uczę, a ty masz doświadczenie. Czego jako duch powinienem się wystrzegać? Jedynie ludzkiej śliny, odparł duch. Dinbo zamyślił się, ale nic nie powiedział. W końcu obaj wędrowcy dotarli do rzeki. Nie znaleźli mostu, więc trzeba było przepłynąć na drugi brzeg. Ty pierwszy, rzekł Dinbo. I rzeczywiście, duch wszedł do wody i zaczął płynąć. Dinbo przypatrywał się tej scenie.
scenie bezgłośnej, ponieważ płynący duch nie powodował najmniejszego plusku. W końcu przyszła kolej na Dinbo. Używał rąk i nóg, a robił przy tym niemało hałasu. Dlaczego pływasz tak głośno? Zdziwił się duch, gdy spotkali się na drugim brzegu. Dopiero co umarłem, odrzekł Dinbo. Nie nauczyłem się jeszcze przepływać przez rzekę. Przecież to nie moja wina. Zaczęło świtać. Wędrowcy widzieli już w oddali pierwsze zabudowania Wanxi, celu ich podróży. Akurat wtedy to Dinbo niósł na ramionach ducha. Nagle chłopak bez uprzedzenia chwycił ducha tak mocno, że ten krzyknął i zaczął prosić, by go puścił. Ale Dinbo nie zamierzał tego uczynić, tylko wzmocnił uścisk i przyspieszył kroku. Gdy dotarli do Wanxi, zrzucił ducha z pleców. Ten przemienił się w kozę, a wtedy Dinbo, obawiając się, że duch mu umknie, napluł na niego. W ten sposób młodzieniec przejął kontrolę nad duchem, a później sprzedał go. Wziął za niego więcej, niż mógłby zarobić przez cały miesiąc ciężkiej pracy. Tak, dla Dinbo to był dobry dzień. Ta historia oparta jest na kanwie Opowiastek z zaświatów. To praca zbiorowa, w której znaleźć można teksty spisane ponad 1500 lat temu w Chinach. Opowiadają o relacjach między światem żywych, a światami innymi. Dzięki nim możemy przyjrzeć się dawnym wierzeniom mieszkańców państwa środka, z których część wciąż ma wpływ na współczesnych Chińczyków. Tłumaczką Opowiastek zaświatów na język polski jest moja rozmówczyni, którą poznacie za chwilę. Hunter,
Na początku był Pangu. Być może miejsce, w którym rozpoczął swoje istnienie, miało postać jaja, ale trudno to potwierdzić, ponieważ Pangu był pierwszą istotą w świecie pełnym chaosu. Pracował bardzo długo, aż w końcu za jego sprawą narodziły się ziemia i niebo. Gdy umarł, z jego ciała powstało to, co znamy z naszej codzienności. Góry, lasy, rzeki, słońce i księżyc. Tak powstał świat. Albo i nie. Albo może było zupełnie inaczej. Wszystko zależy od tego, kogo zapytać. Natomiast gdyby adresatami tego pytania byli Chińczycy sprzed około 2000 lat, no pewnie by przytaknęli. A Chińczycy dzisiaj? W co wierzą? O tym między innymi będziemy teraz rozmawiać. Razem z nami jest sinolożka dr Ewa Paśnik-Tułowiecka. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Formalnie w Chińskiej Republice Ludowej istnieje 5 religii. Jakie to są religie? Jest to taoizm, konfucjanizm, chrześcijaństwo, buddyzm i islam. Jak konfucjanizm może być religią? To jest coś więcej niż religia, to jest jakiś system myślenia, system patrzenia na rzeczywistość, na siebie w tej rzeczywistości, na państwo. Oczywiście, kiedy używamy słowa konfucjanizm, to już jest bardzo duża nieścisłość, ponieważ możemy mówić o filozofii zawartej w dialogach konfucjańskich, tak zwanych, czyli dawniej tak tłumaczonych, współcześnie analekta. I to jest myśl, powiedzmy, że Konfucjusza. Możemy mówić o neokonfucjanizmie jako filozofii, ale też możemy mówić o takim zjawisku trochę religijnym, parareligijnym, gdzie Konfucjusz został ubóstwiony, zresztą to nie jest nic nadzwyczajnego w Chinach. Bardzo wielu polityków, generałów, wojskowych, książąt zyskiwało status bóstw, które były czczone. O ile były czczone. Tak, tak, tak. O ile były czczone i składano im ofiary, oni również zapewniali osobom, które w nich wierzyli, dobrobyt, powiedzmy. Więc Konfucjusz tak samo, narosło bardzo dużo legend związanych z osiągnięciami, z narodzinami Konfucjusza, z jego osiągnięciami. Przypisywano mu jakieś nadnaturalne cechy czy umiejętności? Oczywiście, w tej chwili już nie pamiętam tych wszystkich legend. Zdaje się, że on coś miał wspólnego z jednorożcem. Tak, ale tak, sam tak, był tak. Jednorożcem? Nie. Nie. Chodziło o jakiś tekst, że on spotkał jednorożca i coś było z tym jednorożcem. W tej chwili jednorożce już nie pamiętam. W Chinach też funkcjonują? Tak, tak, tak. Myślałem, że to jest wynalazek raczej zachodniego świata. Nie. Jednorożce też występowały w Chinach. I co robią jednorożce w Chinach, takie te legendarne, co one potrafią? Poza tym, że są wyjątkowe, bo mają jeden róg? Zazwyczaj zwiastują jakieś wydarzenia. Pojawiają się, kiedy ma się zdarzyć coś ważnego, przełomowego. Nie chcę tutaj determinować, czy dobrego, czy złego. Bo u nas, prawda, zazwyczaj jednorożec z czymś dobrym, niewinnym się kojarzy. Raczej tak. Po prostu jeden z tych różnych dziwnych zwierząt, które hybryd tak zwane, które występują, czy chimer w chińskiej tradycji. Ich było naprawdę mnóstwo i naprawdę wyobraźnia Chińczyków tutaj była bezgraniczna. Wracając, o czym mówiłeś na początku, o Pangu, jest też inny mit stworzenia. Było bóstwo, które się nazywało Chaos i według Księgi Gór i Mórz miało 8 nóg. 8 nóg i nie miało żadnego otworu. I skrzydła tam jeszcze były. Nie miało żadnego otworu, to znaczy... Ani oczu, ani uszu, ani nosa, ani ust. To jest jedna z przypowieści w Zhuangzi, jednej z najważniejszych ksiąg taoizmu tak zwanego filozoficznego, gdzie właśnie było to jedno z bóstw i było bardzo przyjazne i było bardzo gościnne i bardzo często zapraszało inne bóstwa, więc bóstwa, które posiadały wszystkie otwory na zmysły, bardzo współczuły chaosowi. Hundunowi tak zwanemu i postanowiły wywiercić mu otwory. I wywiercono mu 7 otworów, każdego dnia po jednym i 7 dnia chaos zmarł.
Czy za dużo było tych otworów, tak? Za dużo. Co za dużo, to niezdrowo. Nie, po prostu postąpiono wbrew jego naturze, jak został stworzony, i to doprowadziło do jego śmierci. Mamy Konfucjusza, mamy filozofa, męża stanu, twórcę, ojca, założyciela jakoś państwowej religii, czy systemu, który z religią jest związany, bo to jest coś ponadreligijnego, prawda? To jest system filozoficzny, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że w zasadzie do pojawienia się buddyzmu trudno mówić w Chinach o filozofii, która by poruszała na przykład kwestie ontologiczne czy epistemologiczne. Kwestie powstania świata. I postrzegania, jak postrzegamy. Aha. Ale powiedziałabym, że konfucjanizm jest filozofią społeczną, dotyczącą społeczeństwa, relacji społecznych, przede wszystkim społecznych. Natomiast nie zajmuje się właśnie bardziej tym, jak funkcjonuje świat. W ramach społeczeństwa tak, natomiast jak został stworzony, jak czyli świat jak tak, za światy nie. Tak, tak, zdecydowanie tak. Zresztą Konfucjusz mówi wprost, kiedy uczeń go pyta, co myśli właśnie o duchach, o umieraniu, o zaświatach, on mówi, że nauczyłeś się żyć w tym świecie, jeszcze nie, to dlaczego się zastanawiasz nad tym, co będzie po śmierci? Ale jednocześnie Konfucjusz trafił do zaświatów i z tych zaświatów jest ważną postacią teraz. Można się modlić do Konfucjusza albo złożyć mu ofiarę, żeby coś załatwić? W Chinach można się modlić do każdego. Jeśli to przyniesie skutek. To ma być po prostu przydatne, to ma być praktyczne, w związku z tym nie ma znaczenia, do kogo będziemy się modlić. Więc jak się mówi konfucjanizm, w tym mieści się tak wiele rzeczy, że trudno powiedzieć. Zresztą nawet jak nasi studenci piszą pracę, to każemy im, jak używają słowa konfucjanizm, w przypisie wyjaśnić, o co im chodzi, o jaki konfucjanizm. Ponieważ kiedy on się stał tą religią, powiedzmy państwową, w czasach panowania dynastii Han, to tam właśnie do tych elementów myśli Konfucjusza zostały dodane elementy, które były, no może też nie do końca z religią związane, ale powiedzmy ze światopoglądem, który był obecny też wcześniej w wielu innych systemach myślowych, właśnie pięć elementów i następstwo zależności tych elementów pomiędzy sobą, w związku z tym następstwo władców po sobie, którzy byli związani z kolejnymi elementami. Mówiąc elementy, masz na myśli? Drzewo, ziemię, ogień, metal i wodę. Żywioły byśmy powiedzieli może. My mówimy żywioły, to mówimy elementy, jeszcze najczęściej przemiany używamy, ponieważ jest to wuxing, słowo, które trudno przełożyć, mówimy elementy jako elementy te naturalne, ale też właśnie mówimy przemiany, ponieważ one są w relacji między sobą, zresztą cały czas wszystko się zmienia, przemienia, ta transformacja jest szczególnie ważna i dodano do tej filozofii właśnie yin i yang i zależności znowu pomiędzy siłą męską i żeńską, yang i tu już wchodzimy w taoizm, yin, prawda? Żeńską, właśnie nie tylko. Nie tylko. Nie tylko. To chwilę może na zasadzie encyklopedycznej przy taoizmie się zatrzymajmy. Mamy twórcę, czyli tego, którego uważa się za twórcę taoizmu, czyli Laozi. Człowiek legenda właściwie. No nie do końca wiadomo, jak istniał, kiedy istniał. No przypisuje się mu to, że stworzył księgę drogi i cnoty. Tak, nie wiemy, czy Laozi był rzeczywiście postacią historyczną. Znaczy, on występuje w kronikach jako urzędnik, zdaje się historyk, który pracował na dworze i jak odchodził, to właśnie miał skomponować tę księgę. Co ciekawe, księga drogi i cnoty, nie wiem, czy tłumaczyć. Tao też znaczy droga, ale znaczy też mówić, znaczy też zasada, więc Tao to jest ta jest trudność w momencie, kiedy mamy język chiński, języki tak. wschodnie, wieloznaczność, która jest częściowo celowo zaznaczona gdzieś, to znaczy tam jeden znak może znaczyć kilka rzeczy i o to właśnie chodzi. Tak, zresztą Tao występuje jako właśnie jakaś wartość, też w konfucjanizmie występuje w ogóle w myśli chińskiej. I tutaj my nie wiemy dokładnie, jak wyglądały te księgi w oryginale ze względu na nakaz spalenia ksiąg przez Qin Shi Huangdiego, który zostawił sobie tylko księgi medyczne i wróżbiarskie, natomiast resztę kazał spalić i one były odtwarzane z pamięci, ponieważ cały ten system edukacji chińskiej polegał na zapamiętywaniu klasyków i najważniejszych dzieł, więc odtwarzano je z pamięci. A wiadomo, jak to jest z odtwarzaniem z pamięci. No dobrze, mamy już mniej więcej zarysowana kwestię taoizmu i konfucjanizmu. Dorzućmy jeszcze jeden element do tego kotła. Buddyzm. Pojawia się na terenie Chin w czasie panowania dynastii Han, to jakieś no, ponad 2000 lat temu. Jak ta religia wpłynęła na Chiny? Jak się wymieszała z taoizmem i konfucjanizmem? Czy w ogóle te elementy ze sobą jakoś konkurowały, czy one się zlewały w jedno? Buddyzm przyszedł do Chin dwoma drogami. W pierwszej kolejności przez jedwabny szlak i został przyniesiony przez karawany kupców i nie bezpośrednio od razu z Indii, tylko był to Kaszmir, Kucza i tak dalej. W drugiej kolejności drogą morską. To, co trafiło do Chin, to jest głównie Mahayana. I buddyzm miał ogromny wpływ na to, jak funkcjonowały Chiny religijnie. Miał pewne łatwości i trudności. Zdecydowanie łatwością było to, że sam taoizm miał bardzo podobne koncepcje.
I słownictwo początkowo, to jakiego używano do tłumaczenia sutr buddyjskich, było początkowo zaczerpnięte z taoizmu. Najpierw to był zapis dźwiękowy oryginału, potem dołożono do tego słownictwo taoistyczne, a dopiero potem wypracowano własne słownictwo buddyjskie. Jeżeli chodzi o taoizm, w ogóle chciałabym zaznaczyć, że w dawnych czasach, kiedy to, co nazywamy taoizmem, powiedzmy filozoficznym, bo to jest dosyć istotne, w tamtych czasach nie było takiego określenia, że to jest szkoła taoistyczna, czy to jest szkoła, nie wiem, legistów i tak dalej. Pisma zostały w późniejszym czasie przyporządkowane do danych tradycji. W momencie przyjścia buddyzmu wystąpiła potrzeba czegoś, co byłoby rodzime i też by spełniało podobne funkcje jakiejś religii rodzimej, która by była konkurencyjna dla buddyzmu, który przyszedł przecież ze swoją administracją, ze swoim typem administracji, ze swoimi księgami, który był bardzo dobrze zorganizowany już w tym czasie. To też był system społeczny poniekąd, prawda? W pewnym sensie tak można powiedzieć. W Indiach wprawdzie tak średnio się przyjął, on dosyć szybko w Indiach umarł. Z różnych przyczyn, przede wszystkim wydaje mi się, że właśnie z takiego podejścia społecznego w tym społeczeństwie kastowym, głoszenie równości wszystkich, chociaż oczywiście to nie było na równych prawach, ale stworzenie klasztorów dla kobiet to taka rewolucja społeczna, że to po prostu się nie przyjęło w Indiach, chociaż mam nadzieję, że indolodzy tutaj mnie zaraz nie będą bardzo mocno krytykować. W Chinach trochę lepiej, zresztą Mahajana troszeczkę inny przybrała rys i w Chinach to się przyjęło, było bardzo popularne. I taką odpowiedzią w pewnym sensie, oczywiście też generalizuję, żeby w takim krótkim czasie opowiedzieć to wszystko, było powstanie tak zwanej religii taoistycznej, taoizmu religijnego, który swoje podstawy teoretyczne, filozoficzne wziął z tych ksiąg taoistycznych, tak zwanych, cały czas mówię tak zwanych taoizmu filozoficznego. Ponieważ idealnym określeniem tej różnicy pomiędzy taoizmem filozoficznym i religijnym jest określenie Harolda Rotha, który napisał, że jest to podział widoczny, ale nieprawdziwy. Ponieważ bardzo silnie czerpano właśnie z tej filozofii taoizmu filozoficznego, natomiast cała religia taoistyczna była przede wszystkim skupiona na ezoterycznej medytacji, która dążyła głównie do nieśmiertelności. I była to nieśmiertelność nie w takim znaczeniu metafizycznym, jakaś nieśmiertelność ducha czy coś w tym stylu. Absolutnie nie. To była nieśmiertelność w pewnym sensie fizyczna, bo doskonaliło się ciało tak, żeby było nieśmiertelne. To znaczy była taka wiara, że człowiek może być w tym świecie i żyć do końca świata? Tak. Że to jest wykonalne i do tego dążymy. Tak, zdecydowanie tak. Aczkolwiek, tak jak już mówiłam, jeżeli my udoskonalimy swoje ciało, wysublimujemy swoje ciało tak, że ono straci taką materialność, przez to śmiertelność, to nie mamy żadnych ograniczeń. Możemy udać się do niebios, stać się elementem biurokracji niebiańskiej, ale też można całkowicie się wyzwolić, porzucając ciało. Wtedy można było uniknąć na przykład uczestniczenia w tej całej biurokracji niebiańskiej. Także tam dążono ewidentnie do nieśmiertelności, podczas gdy w taoizmie tak zwanym filozoficznym pojawiały się takie elementy długowieczności i dbania czy praktyk różnego rodzaju, na przykład oddechowych i tak dalej, ale jakby nie było mowy o takiej zupełnie fizycznej nieśmiertelności. To już pokrótce omówiliśmy te, powiedzmy, trzy fundamenty, czy jedne z fundamentów religii chińskiej. Historycznie mamy konfucjanizm, taoizm, buddyzm. O religii bon może nie tym razem, bo jeszcze dodatkowy element moglibyśmy tutaj wprowadzić. Jesteśmy w czasach współczesnych i teraz jak wygląda krajobraz religijny na razie formalnie na mapie Chin? Krótko tylko powiem, że mamy Ujgurów, mamy islam, to jest taka wyspa muzułmańska w ramach Xinjiang, w ramach Chin. A oprócz tego, co mamy? Mamy jeszcze różne zjawiska, o których pewnie kiedyś słyszeliśmy i one z jednej strony są marginalne, ale z drugiej strony są istotne. Falun Gong. Co to jest? To jest religia, ruch społeczny? Jak to określić? Chyba jedno i drugie. Cały ruch się zaczął od szału powrotu do ćwiczeń oddechowych. Czy na fali jakoś powrotu do tego, jak to było dawniej, szukamy tego jakichś duchowych elementów, zdrowia, dbałości o ciało? Falun Gong zrodził się na filarze powrotu do praktyk oddechowych, tak zwanego qigongu. Prawdopodobnie Państwo słyszeli albo widzieli, w Polsce jest to bardzo popularne qigong albo tai chi, tak zwane tai chi. To jest coś takiego, że spotyka się grupa ludzi, w wersji chińskiej to mają takie lekko zwiewne szaty, żeby było akuratnie i robią takie w spowolnieniu takie ruchy, prawda?
Nie, no można Falun Gong, który widziałam ostatnim razem w Tajbej, na Tajwanie, to siedzieli po prostu i medytowali w dresach, więc nie mieli żadnych zwiewnych szat. W każdym razie założycielem takiego ruchu bardziej o charakterze właśnie religijnym był Li Hongzhi, który stworzył do tego teorię. On oczywiście miał jakieś objawienia, ma poprowadzić ludzi jakąś tam nową ścieżką. A to XX wiek, prawda? To nie jest, tak dawno. Tak, tak, tak. Jeszcze w latach 90. Natomiast współcześnie oni oczywiście jako sekta zostali zdelegalizowani zupełnie, ponieważ Chiny od zawsze obawiają się ruchów oddolnych, oddolnych ruchów religijnych. To był ruch, który zdobywał bardzo szybko popularność w Chinach, prawda? Tak jakby wszedł w jakąś niszę, ludzie szukali jakiegoś zaczepienia, elementu duchowego, samodoskonalenia, proszę, jest propozycja i pach, i się to zrobiło niezwykle popularne. No i rząd uznał to za zagrożenie. Tak jak mówię, no nie dziwię się, ponieważ w historii Chin te oddolne ruchy często zabarwieniu religijnym obalały dynastie, w związku z tym... Jest tradycja. Oni to też argumentowali tym, że ludzie popadali w tak silne zaangażowanie, że to graniczyło, powiedzmy, z szaleństwem. No, ale to jest perspektywa rządzących, rozumiem. Tak, w zasadzie Falun Gong został, tak jak mówię, oficjalnie zakazany, za to groziło aresztowanie, zresztą wyemigrował chyba do Stanów sam Li Hongzhi, a wyznawców Falun Gongu, czy praktykujących Falun Gong możemy spotkać wszędzie na świecie, chociażby w Niemczech, właściwie na porządku dziennym. A jakie miejsce w wierzeniach współczesnych Chin, Hanów, no pomijam teraz inne grupy zamieszkujące HRL, jakie znaczenie mają miejsca, na przykład góry? Wiele z nich uznawanych było za święte albo za siedziby bóstw. Niewątpliwie góry miały ogromne znaczenie. W Księdze Gór i Mórz, księga, która powstawała mniej więcej na przełomie er, starsza część jest sprzed naszej ery, nowsza jest już po naszej erze. Jest to księga stanowiąca niby zapis geograficzny właśnie, ale takich mitycznych terytoriów. Niektórzy twierdzą, że jest to opis Himalajów. Nawet argumentują, że są w stanie na podstawie tego opisu, ponieważ Chińczycy byli zawsze bardzo precyzyjni i bardzo dokładnie wszystko odnotowywali, wszystko musiało być policzone, więc ten opis jest naprawdę bardzo szczegółowy, że od góry takiej i takiej, ileś tam kilometrów znajduje się następna góra, z której spływają cztery rzeki, one się tak nazywają, a powiedzmy złoża naturalne są takie i takie, które można tam wydobywać. I na tych górach mieszkały różne właśnie takie stwory, różne bóstwa, które bardzo często były hybrydami, miały, nie wiem, na przykład górną część ptaka, dolną ludzi, albo odwrotnie, albo też goń się pojawiał. A te stwory żyły w jakiejś hierarchii własnej? To znaczy, nie wiem, ktoś był ważniejszy, ktoś był mniej ważny, czy to każdy stwór żył dla siebie? Każdy stwór tam sobie zamieszkiwał jakąś tam górę, tam nie było hierarchii jako takiej. Na pewno w tej mitycznym, prawda, jadeitowy cesarz w tym mitycznym świecie był postacią nadrzędną. Natomiast jeżeli tam były wątki w tej księdze mitologiczne, które dotyczyły, powiedzmy, jadeitowego cesarza... Cesarz to był cesarz właściwy, czy to była jakaś kolejna postać, która była poza tym cesarzem będącym w pałacu cesarskim naprawdę istniejącym? Nie, to była postać zaświatowa zupełnie. A, czyli drugi cesarz. Mitologiczna. To był taki cesarz tego świata, powiedzmy, niematerialnego. Chociaż w Chinach to też trudno powiedzieć, dlatego że jeżeli chodzi o mitologię chińską, to miał miejsce proces, który się nazywa euhemeryzacją mitu, czy też uhistorycznieniem mitu. To właśnie w naszej, mówię, europejskiej mitologii euhemer zrobił, że on napisał mitologię tak, jakby była historią. W Chinach właśnie tak to zostało zrobione, że mityczne postacie zostały zapisane, jakby istniały naprawdę, jakby były postaciami historycznymi. Tutaj, nie wiem, cesarze Shun i Yao na przykład, czy Wielki Yu, który zatrzymał powódź. A co to za historia z tą powodzią? Chiny nawiedziła wielka powódź i najpierw jego ojciec został wyznaczony do opanowania tej powodzi. Nie udało mu się, ponieważ budował tamy, natomiast Wielki Yu pobudował kanały i dzięki temu ta powódź została opanowana. Tak mit mówi, że zanim się za to zabrał, wykonał tak zwany krok Wielkiego Yu. Niektórzy sinologowie uważają, że to był niby jak taniec szamański, ponieważ zawezwał bóstwa różnych tam żywiołów i inne, które mu pomogły zapanować nad tym żywiołem wody. Był strasznym
pracoholikiem. Ponoć w czasie, kiedy opanowywał powódź, urodziło mu się dziecko i on kilkakrotnie przechodził koło swojego domu, słyszał płacz dziecka, ale był tak zajęty służbą dla państwa, że nawet nie zajrzał do swojego obowiązek dziecka. Obowiązek ważniejszy niż oczywiście, indywidualne potrzeby. Oczywiście, zawsze, zawsze. Jest to społeczeństwo, w którym jednostka nie ma takiego znaczenia jak całe społeczeństwo. Zdecydowanie kolektyw. To kto jeszcze na tych górach mieszka? Góry stanowiły rodzaj Axis Mundi, pośrednik pomiędzy zaświatami i ziemią. Zresztą właśnie w tej Księdze Gór i Mórz, dlatego do niej wracam, jest też taki fragment, że szamani, nazwijmy ich szamanami Wu, wchodzili i schodzili z jakiejś tam góry i zbierali zieleń nieśmiertelności. Oni się tam poruszali pomiędzy tymi światami, jak to interpretuję. Zresztą umówmy się, nie tylko w chińskiej tradycji miały charakter właśnie takiego łącznika z jakąś inną rzeczywistością, innym światem, ze światami. No bo były niedostępne, majestatyczne, trudne, niebezpieczne może nawet. Tak, no i podejrzewam, że kiedy się wejdzie na taki szczyt, można mieć doznania różne mistyczne, niektórzy religijne. Niektórzy mają, prawda? Jak chodzą na 8-tysięczniki czy 7-tysięczniki. Otóż to, myślę, że o to chodzi. I bardzo często, kiedy kształtowała się religia taoistyczna, pojawiali się mistrzowie feng shui. A co to jest feng shui? Feng shui, to jest różnie interpretowane. Większość mówi, że to byli mistrzowie recepty, receptury. Znachorzy? Można powiedzieć, że znachorzy, ale nie tylko. Oni się zajmowali też egzorcyzmami. Oni wiedzieli, jak sobie poradzić z kłopotem. Korzystając z kontaktu ze światami. Tak, ale jeszcze właśnie to słowo ma też znaczenie kierunku świata, więc Livia Kond we swoich wczesnych pracach mówiła, że to jest związane z tym, że oni podróżowali, że oni bardzo często udawali się na różnego rodzaju góry i tam przebywali. Zresztą znak Xian, nieśmiertelny, jedną z sposobów pisania tego znaku jest człowiek na górze, nieśmiertelny, transcendentny, czyli to, do czego dążono w religii taoistycznej. Ta góra jest takim, powiedzmy, symbolem jakiegoś osiągnięcia duchowego, czy właśnie doznania duchowego. I dlatego nie tylko w Chinach przecież budowano na górach klasztory. Są to względy też obronne, stąd te góry stanowiły takie ważne miejsca. I jeszcze jedna ważna rzecz, pod górami bardzo często znajdowały się zaświaty. Pod górami w środku? Pod górami, tak. Znajdowały się zaświaty, szczególnie jeszcze w tych wierzeniach przedbuddyjskich, zanim pojawiła się koncepcja piekieł. Chociaż też to trudno oddzielić, bo ciężko wyciągnąć te elementy, które wpłynęły na te tradycyjne, jeszcze przedbuddyjskie, chińskie. Chociaż to też trudno powiedzieć chińskie, bo co rozumiemy chińska? Czy to są Hanowie? Czy to są te wszystkie mniejszości, które Hanowie popodbijali? To też warto o tym pamiętać. Ale buddyzm, który jest zupełnie obcy i obcą, też ma swoją mitologię przecież. Niesie swój język, swoją kulturę, całym swoim innością zupełnie, który wpłynął na tą kulturę Chin, która tam funkcjonowała, a nam współcześnie jest bardzo trudno oddzielić te wszystkie rzeczy, więc najprawdopodobniej w tych wierzeniach przedbuddyjskich było tak, że zaświaty znajdowały się pod jakąś górą, wyglądały jak świat żywych, czyli były zhierarchizowane, zbiurokratyzowane, istniały urzędy, urzędnicy, którzy... Urzędy w zaświatach? Oczywiście, tak, tak. To jest charakterystyczne i kiedy przyszły wierzenia buddyjskie i przyszła koncepcja piekła, która jakoś tak się zmieszała z lokalnymi wierzeniami, że powstało dziwne piekło. Nawet Tazer twierdzi, że to nie jest piekło, tylko czyściec bardziej, ponieważ to był taki stan pośredni pomiędzy śmiercią a nowymi narodzinami. Jak była biurokracja, to musiało być piekło moim zdaniem. Ale tak dokładnie to wyglądało i zresztą to widzimy nawet w takich zwyczajach, które zostały po dziś dzień, chociażby palenie pieniędzy. No jak to palenie pieniędzy? Palenie pieniędzy, czy też różnego rodzaju przedmiotów papierowych, ofiar dla zmarłych, ponieważ no, ogień jest tym nośnikiem, który przynosi nam rzeczy do zaświatu. Czy zapalę pieniądze i te pieniądze dzięki temu, że je spalę, przenoszę do... Zaświatów dla swojego przodka, tak. Aha, oczywiście, bo tam potrzebuję tak. Te pieniądze, żeby się z biurokracją zderzyć. No oczywiście, że tak. Zostawiano nawet do grobu, wkładano pieniądze, żeby były na łapówki dla urzędników. No jak to w zwykłym świecie. Jak w zwykłym świecie. I były też bardzo ważne rejestry, które się pojawiają już w ogóle od samego początku funkcjonowania religii taoistycznej, tak zwane rejestry, w których były spisywane imiona wszystkich duchów początkowo i bóstw, duchów i demonów, które wzywano, żeby na przykład jak trzeba było wyegzorcyzmować albo jakoś tam uleczyć, no to trzeba było zidentyfikować takiego demona,
po nazwisku, że tak powiem, po nazwie, znaleźć odpowiednie bóstwo, zawezwać i wtedy można było tego demona. Czyli była akcja i reakcja, to znaczy miałem problem z jakimś tam demonem, to tutaj remedium było w postaci jakiegoś tam konkretnego bóstwa. Tak, i na to były tak zwane rejestry lub taka książka telefoniczna, sprytne, można by było powiedzieć. I potem te rejestry też obejmowały na przykład wykaz tych, którzy mają umrzeć w danym roku i tak dalej. Czy przyszłość już mogłem przewidywać dzięki temu? Tak, no są też takie historyjki, tak zwane te średniowieczne opowiastki czy powiastki. Bohaterami są na przykład takie osoby, które miały umrzeć wcześniej, ale w jakiś sposób pomogły takiemu urzędnikowi z zaświatów, którzy oni normalnie tam chodzili pomiędzy żywymi. I ten urzędnik, żeby się zrewanżować, radzi, jak ma uniknąć tej śmierci dana osoba. I patrzy w te rejestry, sprawdza te rejestry, więc wszystko było zapisane. I oczywiście też mogło się zdarzyć, że nastąpił błąd, jak to po prostu w każdym urzędzie. Tak? Tak. I na przykład zawezwano kogoś, kto nie powinien jeszcze umrzeć. I stąd też są powiastki o tym, że ktoś umarł i potem wrócił do żywych i opisywał, co tam widział w tych zaświatach. No dobrze, to mamy piekło, które jest też czyśćcem, to znaczy ta biurokracja. Powinno też być jakieś miejsce, które rajem byśmy nazwali. W raju nie ma biurokracji, czy też jest biurokracja innego rodzaju? Też jest biurokracja. A to nie może być raj. Jeżeli jest wszystko uporządkowane, spisane, to jest raj. To może być raj. Też jeszcze sprostuję, że to zostało nazwane jako czyściec. Ja bardziej bym nazwała jakiś stan pośredni. Dlatego, że tam trafialiśmy na odbywanie kar przed następnymi narodzinami. A, bo reinkarnacja to wchodziła w grę, tak? Tak, tak, tak. To była koncepcja, która przyszła z buddyzmem, ale bardzo dobrze się przyjęła również w taoizmie. Bardzo szybko taoizm ją przyjął i ta koncepcja reinkarnacji funkcjonowała jak najbardziej. Więc to było takie miejsce, gdzie można było stamtąd trafić do świata piekielnego. Ale to znaczy, jakby... tak, jestem w czyśćcu, odbywam karę i odradzam się, trafiam do piekła, będąc odrodzonym? Tak. Tak, tak. Według wierzeń buddyjskich... To bardzo niekorzystna okoliczność. Bardzo niekorzystna. Według buddyjskich wierzeń jest kilka światów, w których możemy się odrodzić po śmierci, a w Chinach ta koncepcja piekieł była tym takim miejscem pośrednim. Zresztą ona jest bardzo często wyobrażana jako najstarszy tekst, tak zwany 10, ja lubię tłumaczyć króli, ale mnie tutaj bardzo często poprawiano na królów, gdzie każdy król to był kolejny jakby krąg z Dantego piekieł. Ten król był urzędnikiem i on był naprawdę wyobrażany jak okienka w urzędzie. On siedział za okienkiem, miał podpis na górze, jak się nazywa, który to jest krąg i stała do niego normalna kolejka, składała papiery. Tak było wyobrażane. A nie można było dać łapówki, żeby się przedostać do, nie wiem, poza piekła? Pewnie można było, ale tego oficjalnie w żadnej opowiastce tego nie słyszałam. Wiem, że na pewno zostawiano pieniądze, żeby można było sobie poradzić z urzędnikami, ale nie słyszałam o żadnej historii, w której taki urzędnik został przekupiony. No dobrze, ale co z tym rajem? Niebios również było sporo, od 3 do 36, w zależności od tradycji. Były to też jakieś warstwy czy kręgi niebiańskie, można powiedzieć. Czyli były lepsze i gorsze raje? Lepsze i gorsze raje. Aha. Im bliżej tego cesarza jadeitowego, ponieważ administracja była zupełnie tak jak w świecie żyjących, byli ministrowie, byli generałowie. Czyli jak ja trafiałem... Będąc już osobą martwą do tych zaświatów i trafiałem do raju, to mogłem się piąć na szczeblach kariery tej niebiańskiej? Czy to jest tak, że tam już to wszystko było ustawione, ja tylko byłem trybikiem? Raczej było już ustawione. Raczej już do jakiego stopnia udało się doprowadzić swoją praktyką, żeby zostać na jakimś urzędzie, to tak się zostawało. Ale jeszcze powiem, że właśnie bardzo często w tych zaświatach, w tym tak zwanych, no właśnie to się tak nazywało piekła, niby pod tymi górami, one były zorganizowane tak jak powiedzmy miasta rozrzucone po państwie. I różne miasta były dla różnych ludzi. Dla tych, co popełnili grzechy, no to oni, ci co powrócili z tych piekieł, tak opowiadali, że oni żyli jakby w slumsach, w biedzie, w głodzie i tak dalej. Musieli ciężko pracować. Natomiast powiedzmy dla mnichów, którzy żyli zgodnie z zasadami i nie jedli mięsa i w ogóle, bo dla tych, co jedli mięso, to inny krąg piekieł w ogóle potworny był. Był właśnie, że oni żyli tak jakby w raju, ale to było na odzwierciedlenie zupełnie koncepcji żyjących, że ten raj to było po prostu, że żyli w złotych pałacach, mieli pełno jedzenia i tak dalej, i tak dalej. I to było na tym samym poziomie, bo my sobie wyobrażamy, że raj to musimy iść do niebios, prawda, do góry. Czyli miejsce, które jakoś subiektywnie moglibyśmy uznawać za dobre i takie, które byśmy uznawali za złe, one istniały koło siebie. Tak, tak.
Kolejnym sposobem na dostania się w zaświaty, i tutaj raczej już jest wyobrażenie tych niebios, które byśmy my sobie wyobrażali na górze, ponieważ to są tien niebiosa, to one się pojawiają bardzo wyraźnie w religii taoistycznej. One były dla tych, którzy osiągnęli jakiś stopień nieśmiertelności, czyli właśnie tej transcendencji, powiedzmy. Wykonywali tą praktykę, wysublimowali jakoś tam swoje ciało i w zależności od swoich osiągnięć trafiali do niebios, chyba że, tak jak już mówiłam, chciało się uniknąć tej biurokracji niebiańskiej i wtedy robiło się praktykę, która nazywała się wyzwalaniem z ciała. To też dosyć skomplikowana sprawa była, ponieważ oni zanim się wyzwolili z tego ciała, w zależności od sposobu praktyki, tutaj jeszcze jest to temat, który bardzo chciałabym zgłębić, i oni mogli zamienić się na przykład początkowo albo poprzez śmierć udać martwego i potem jakby wyzwolić się z tego ciała. Bardzo często oni odlatywali na, nie wiem, na karpiu na przykład potrafili odlecieć. Na karpiu? Na karpiu, tak. A to albo na karpiu się to robi, to tak niewygodnie. Trochę niewygodnie, prawda? Ale właśnie oni przez to, że wyzwolili się z ciała, więc nie mieli z tym najmniejszych problemów. Albo na przykład najpierw pozostawał po nich miecz, albo sandał na przykład, w zależności od tego, jaki to był sposób wyzwolenia się z tego ciała. W każdym razie totalnie porzucali fizyczne ciało. I oni jakby... Rozpływali się niejako. Można powiedzieć, że się rozpływali. Ale jest to koncepcja, muszę jeszcze ją bardziej zgłębić, jest to koncepcja nieobca też chociażby w buddyzmie tybetańskim. Mówiłaś o tych rozpływaniach się, lataniu na karpiach i tak dalej, ale to było zarezerwowane, jak sądzę, do jakichś mędrców, ludzi, którzy zaangażowali całe swoje życie, czy dużą część tego życia, żeby tego karpia dosiąść. Natomiast byli też zwykli ludzie, prawda? No nie wiem, jacyś chłopi, no prości ludzie, którzy prowadzili jakieś swoje życie. Według jakiego systemu oni działali? No tak, mamy taoizm, mamy już przyszedł buddyzm, powiedzmy, mamy konfucjanizm, wszystko zlane w jedno. W Azji Wschodniej często jest tak, że te podziały religijne czy deklaracje, że jestem taki lub inny, czy jestem buddystą, czy taoistą, czy konfucjanistą, czy chrześcijaninem nawet, to nie są wyraźne podziały, prawda? To nie jest tak jak w Europie, myślę, że okej, jestem protestantem, czyli jestem od do. Tylko tam to wszystko się nawarstwia, przenika. Według jakiego systemu ja działam w takim razie? Jak to wszystko połączyć razem? Skutecznie. No dobrze, no ale chcę trafić do tego nieba, ewentualnie do takiegoś mniej nieprzyjemnego piekła. Bardzo często było tak, że na przykład rytuały pogrzebowe były odprawiane przez taoistów, ale na przykład ślub był, powiedzmy, w tradycji buddyjskiej. Albo, no tak jak mówię, ma być skutecznie, czyli ma być to, co działa. Doraźnie ta duchowość jest bardziej związana z jakimiś ludowymi tradycjami. One nie są do końca sprecyzowane, jakie one są. No nie wiem, ten tak zwany bóg pieca czy kuchni, który bardzo ważną był postacią. No to był taki opiekun domu, do którego się zwracano, któremu też składano raporty z tego, jak funkcjonuje rodzina. Jak to raporty? Czy też bóg... siadałem przed kominkiem i rozmawiałem z ogniem, czy jak to wyglądało? Pisało się zazwyczaj raporty, które się paliło, tak? Ale raporty, tak w urzędniczym znaczeniu, tak? No tak, można powiedzieć, rokrocznie były takie zwyczaje, to szczególnie w takiej szkole, jednej z pierwszych, właściwie pierwszej szkole czy tradycji taoizmu religijnego, gdzie były uroczystości coroczne, gdzie się spisywało stan, jak się funkcjonowało, albo na przykład elementem uzdrawiania było właśnie spisanie na przykład swoich win, tak? Bo choroba była tutaj bardzo często uznawana za wynik jakichś tam niemoralnych postępków. Robiło się takie wyznanie win i przekazywało się do zaświatów, do bóstw, które tam... Przez piec. Najczęściej albo przez kadzidelnik, no w każdym razie spalano. Istniały jakieś lokalne bóstwa, które się opiekowały rodziną, które opiekowały się domem, które odpowiadały za płody, nie wiem. One nie pasowały do żadnego panteonu. No i tutaj trochę się mieszało z taoizmem, trochę się mieszało z buddyzmem i tak lokalnie tak to powstawało. To można powiedzieć, że się nawarstwiało. Teraz przejdźmy do czasów współczesnych. W zeszłym roku ciekawa rzecz się wydarzyła, mianowicie był jakiś zjazd partii chińskiej i na placu Tiananmen w jednym z pałaców, czy jakichś budynków pałacowych, wiał bardzo mocny wiatr i jedna z bram uległa zniszczeniu. Podobno to było uznane za zły omen, no bo to właśnie w tym momencie, kiedy się mieli wszyscy zebrać, więc to może taki znak od właśnie kogoś nad, tylko mówimy tutaj jednak o partii komunistycznej, która no przynajmniej formalnie z religią raczej nie ma wiele wspólnego. Jak to w tej chwili wygląda we współczesnych Chinach? To znaczy jak te wierzenia wcześniejsze, te, o których mówiliśmy, jak to funkcjonuje? To znaczy czy ludzie w to jakoś wierzą? Czy to ma jakąś postać praktyczną?
Powiedzmy sobie od razu szczerze, że to nieprawda, że komunistyczna partia Chin nie ma nic wspólnego z religią, ponieważ według Xi Jinpinga, i tutaj się odwołuje do artykułu Małgorzaty Religii z roczników humanistycznych, on podkreślił, cytuję, że partia w swoim traktowaniu kwestii religijnych musi zachować postawę przewodnictwa i inicjatywy, co przyczyni się do korygowania nieporozumień dotyczących religii i jasno wskaże kierunek pracy religijnych. Chodzi o to, żeby partia miała kontrolę nad tym, co się dzieje. Oczywiście. Natomiast jak to jest z wiarą taką praktyczną? Do czasów Xi Jinpinga można było powiedzieć, że obserwowany był, nazywano to odrodzenie religijności w Chinach. Była wszystkim znana odwilż i tak dalej, oczywiście w pewnym stopniu. Natomiast nie interesowano się poszczególnymi ludźmi. Jeżeli powiedzmy jednostki sobie tam praktykowały jak chciały, mogły sobie praktykować. W ostatnich latach, też na początku, wydaje mi się, że to była pierwsza dekada, początek drugiej dekady XXI wieku. Wśród Chińczyków zapanowała moda na buddyzm tybetański i był dokładnie z takim samym mistycyzmem traktowany, nazwijmy to, jak na Zachodzie. Także to jest ten raj, odnowienie. No wyobraźmy sobie, że to są ludzie, młodzi ludzie, którzy pracują w korporacjach, pracują bardzo często w azjatyckim stylu i następuje moment wypalenia, więc albo praktyka religijna, albo szaleństwo. Bo co innego? Jeszcze w takiej kulturze, w której jakby wyrażanie emocji nie jest czymś mile widzianym, ani uczonym, ani podstawowym, no już na pewno nie podstawowym. Czy to religia była formą radzenia sobie z rzeczywistością? Myślę, że tak. I tutaj wspominałeś o religii Bon, która jest jedną z tradycji uznawanych przez Dalaj Lamę. Yundrung Bon, to jest ten zreformowany Bon, bo oczywiście Bon ma wiele znaczeń i też nie chcę już wnikać, bo to jest kolejna historia. Religia Bon przed buddyzmem, można powiedzieć, prawda? Tak, na początku panowania, chciałam powiedzieć, Xi Jinpinga. Nazwijmy to po imię, panowania. Jest władcą. Właśnie był zauważalny taki trend, że do szkoły dialektycznej w Pekinie, gdzie zazwyczaj przyjmowano mnichów buddyjskich, znacznie więcej przyjmowano mnichów z tradycji Yundrung Bon. W telewizji zaczęły się pojawiać jakieś filmiki informujące, co to jest ten Yundrung Bon. Też na YouTubie można znaleźć świetnie opracowane wizualnie praktyki Bonu po chińsku, dla Chińczyków. Teraz jak jest, to trudno nam powiedzieć, jak to wygląda. Nie ma pozwolenia na żadne praktyki, które są poza kontrolą władz. No, Kościół katolicki istnieje, tylko że tak zwany patriotyczny Kościół katolicki, czyli tak, kontrolowany więc przez... Więc wszystko musi być pod kontrolą, ale gdzieś jest ta potrzeba duchowej praktyki. Natomiast jeszcze przed pandemią, no ja mówię, co się dzieje w pandemii, po pandemii ostatnio. Dużo się zmienia. Dużo się zmienia, no bo przede wszystkim to było doskonałe narzędzie do tego, żeby zamknąć kraj i posprzątać. Ale jeszcze przed pandemią przecież były doniesienia, że nie tylko muzułmańskie przybytki niszczono, ale też taoistyczne świątynie niszczono, buddyjskie świątynie niszczono. Więc z jednej strony myślę, że wśród ludzi jest ta potrzeba, natomiast odgórnie jest to bardzo ściśle kontrolowane. Zresztą mówiłam o tym czasie odwilży, gdzie w latach 90. to było bardzo widoczne już i właśnie na przełomie wieków i początku XXI wieku. Nawet jest szkoła dla, powiedzmy, mistrzów taoistycznych, specjalistów od rytuału taoistycznych. Według tradycyjnego nauczania zaczynało się naukę na takiego mistrza, na takiego kapłana, nazwijmy to, od najmłodszych lat, bo to było w rodzinie, zazwyczaj się uczyło od starszego, potem szło się do jakiegoś innego, większego specjalisty, kilka stopni było wtajemniczenia i uzyskiwało się konkretne uprawnienia. Natomiast już w komunistycznych Chinach, kiedy powstała ta szkoła, była to szkoła podyplomowa, gdzie 3/4 całego programu nauczania stanowił marksizm. Szkoła podyplomowa na mistrza taoistycznego? Tak, 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 bo trzeba było mieć ukończony dyplom studiów już, żeby można było się dostać do tej szkoły, czyli trzeba było przejść całą edukację państwową, zanim się można było tam dostać. Jakieś szczegóły się uczono, szczegółów naprawdę. Teksty, to była znikoma część programu. Podstawą był marksizm po prostu i to, co się nazywa socjalistyczna teoria religii z chińską specyfiką. Tak to się nazywa, bo to już się od Denga zaczyna kształtować właśnie, Deng Xiaopinga, kształtować ta idea socjalistycznej teorii religii z chińską specyfiką. Tak to wyglądało. Natomiast na Tajwanie zachowano w bardzo dużym stopniu ten tradycyjny system nauczania taoistycznych elit, powiedzmy, kleru taoistycznego. Czy Chińczycy, może skupmy się na Chińczykach Han na większości, czy oni są jakoś przesądni, wierzą w różne rzeczy, które są nadprzyrodzone, z którymi mają kontakt codziennie, jakoś tłumaczą je w sposób nadprzyrodzony?
Chińczycy są bardzo przesądni, bardzo. Każde zjawisko może być traktowane jako zły omen. No, słynna czwórka, prawda? Że w Chinach nie ma czwartego piętra. To znaczy, aha, nie to, że nie ma, nie zawieszony w przestrzeni na przykład, ale w hotelach goście nie mieszkają na czwartym piętrze. Jest to piętro dla obsługi tylko i wyłącznie, takie techniczne można powiedzieć. No bo chińska cyfra 4 sy brzmi tak samo jak śmierć, czyli sy. Chyba w Japonii jest bardzo podobny problem z piętrem czwartym. Z pewnością może wynikać to dokładnie z tego samego. Chociażby to, ale jest mnóstwo bardzo drobnych przesądów. A czarny kot? Plucie za ramię? Plucie generalnie ma moc magiczną, ponieważ ślina ludzka ma magiczną moc. I tu jest właśnie, dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, bo chciałbym zapytać, jak to jest z tą historią, która była wstępem do naszej rozmowy. Tam była mowa o tym, że dwójka duchów się spotkała, potem się okazało, że jeden z nich nie był duchem. W finale, żeby ducha jakoś ujarzmić i potem sprzedać za parę juanów czy złotych, napluł na niego. Dlaczego napluł na niego? Dlaczego to było skuteczne? Ludzka ślina ma taką moc, może ujawniać duchy. Jeżeli duch nam się nie objawia, właśnie w ten sposób możemy... Czyli jak idę ulicą i wydaje mi się, że ktoś jest duchem, to wtedy pluję. Tak. A jak się okaże, że jednak nie jest duchem, to będzie kłopot. Myślę, że tak. Nasza koleżanka z pracy, ona nam zawsze mówi, że po zmroku do miao nie powinno się wchodzić, podczas gdy do, ja zaraz wyjaśnię, podczas gdy do sy możemy wchodzić. Miao to jest świątynia, najczęściej konfucjańska, w każdym razie nie taoistyczna, ani nie buddyjska. Sy to jest świątynia buddyjska, więc do miao, czyli do takiej niebuddyjskiej świątyni, po zmroku się nie wchodzi, bo tam można spotkać jakiegoś ducha, natomiast do sy można wejść po zmroku, bo tego ducha się raczej nie spotka. Mnóstwo przesądów jest związanych na przykład z tak zwanym miesiącem duchów, który jest w naszym sierpniu, to jest według księżycowego kalendarza 7 miesiąc. On ma tam kulminację w pełni, zdaje się, 14 dnia tego 7 miesiąca, gdzie otwierają się bramy piekieł i tych zaświatów, powiedzmy, i duchy sobie chodzą. W tym miesiącu w ogóle nie powinno się podejmować różnych ważnych rzeczy. No ślubu to absolutnie nieprzeprowadzki, na cmentarz nie można pójść. Jak byłyśmy na Tajwanie, akurat tak się zdarzyło, że tylko i wyłącznie byłyśmy w sierpniu, więc nie było wyjścia i byłyśmy na cmentarzu, to dozorca patrzył się na nas wielkimi oczami i obcokrajowcy to się nie znają. Można było wyczytać z jego spojrzenia. Jest bardzo dużo z tym miesiącem związanych przesądów. A co takie duchy mogą zrobić mi, jak spotkam w sierpniu? No wiem, że ja mogę napluć, ale co taki duch może zrobić ze mną? Mówi się zazwyczaj, że to jest święto głodnych duchów. To jest takie mieszane święto, trochę buddyjskie, trochę taoistyczne. Każdy ma swoje uzasadnienie tutaj. I są to duchy, które wtedy wyłażą sobie z tych zaświatów i bardzo często są to duchy takie niezadbane, których rodzina nie składa im ofiar i one są po prostu głodne. Przez to mogą być niemiłe. Dlatego w tym miesiącu można zobaczyć na Tajwanie przed sklepami, tak jak u nas czasami są zbiórki na jakieś akcje w supermarketach, na przykład się wrzuca, że można coś kupić i wrzucić do jakiegoś kosza i na jakąś akcję charytatywną, to tam się na duchy zbiera? To tam się zbiera na duchy i tam stoją po prostu całe stoły przed domami, przed sklepami, nie wspomnę w świątyniach, uginające się od różnego rodzaju ciastek, owoców. Zbiórki na duchy, naprawdę? Tak, tak, żeby one właśnie się zaspokoiły tymi rzeczami. Uprzedzę twoje pytanie, bo ostatnio student mi zadał, a co potem z tym się robi? Chciałem zapytać. Nie ma, nie wiem, tak długo nie wiem. Duchy zabierają. No duchy zabierają. To jest jedyny sposób, żeby zapobiec negatywnym działaniom tych duchów. No dobrze, jak nie ma sierpnia, to jest bezpieczny i już żadne duchy nie grożą i żadne stwory jednorożce mnie nie ukują w bok gdzieś tam? Niekoniecznie. No to wszystkie te rzeczy związane ze śmiercią są silnie tabuizowane. Wierzono, że na przykład dzieci nie powinny za bardzo uczestniczyć, albo osoby, które mają tak zwane, nie wiem, lekkie ci, takie są delikatne, można powiedzieć, że łatwo na nie oddziaływać, no to one nie powinny za bardzo przebywać w miejscach, gdzie mogą te duchy się znajdować, w świątyniach, czy cmentarzach i tak dalej, no bo to na nie wpływa. Są nawet takie modlitwy, czy też wiersze. Na przykład jest taki wiersz, bodajże z dynastii Ming, tak mi się wydaje, słowa lamentu pogrzebowego, gdzie kobieta mówi do swojej teściowej, że nie martw się, że ja już zadbam o cały dom, nie musisz się przejmować i pamiętaj, nie podchodź do dzieci za blisko, bo już nie żyjesz i możesz im zrobić krzywdę, możesz doprowadzić do ich śmierci. Zresztą te powiastki, które już wcześniej wspominałam, one są przepełnione, że pojawił się, nie wiem, jakieś niezwykłe zwierzę, no to tam jedyne, co mi przychodzi do głowy, tam jest naprawdę królik z rogami jelenia, to był omenem czegoś bardzo złego.
każda anomalia była interpretowana jako coś, co zapowiada coś złego. Jakbym zobaczył królika z rogami jelenia, też bym się przejął chyba. Co ciekawe, taka anegdotka, po tybetańsku powiedzieć królik z rogami, to powiedzieć, że gadasz bzdury. Absurdalne, bzdury, totalnie nieprawdziwa rzecz. Dobrze, to co jeszcze z tymi przesądami? Na co powinienem zwracać uwagę? Na przykład jak się witam z Chińczykiem, Han, to nie wiem, przez próg raczej niekoniecznie? Bardzo wiele jest przesądów związanych z językiem chińskim w ogóle. To już ta śmierć, o której wspominałam, ale na przykład bardzo często mówiono mi, ponieważ uwielbiam bakłażany, przyprawiane, nie wiem, w sosie rybnym, yuxiang ciedzy to się nazywa. Ciedzy to jest ten bakłażan. I mówiono mi, że nie powinnam jako młoda dziewczyna jeść bardzo dużo tego bakłażana, ponieważ ciedzy brzmi bardzo podobnie jak ciedzy, czyli bez dzieci. Że... No, jeszcze raz powiedz jedno i drugie, bo to brzmi jak to samo. Ciedzy i ciedzy. Ciedzy. Ciedzy to jest to drugie, to takie... Tak, tak, tak. Aha, gorsze. Że brakuje dzieci, że bez dzieci. Czyli z bakłażanem ostrożnie. Z bakłażanem ostrożnie. No jest też ten przesąd jednego miesiąca po porodzie, że nie należy pokazywać przez miesiąc dziecka. O, znajomym? Jest też. Tak. To był taki miesiąc, w którym kobieta w ogóle była zamykana. Teraz wydaje się to jakaś straszna tortura, bo proszę sobie wyobrazić sytuację, w której kobieta ma depresję poporodową i jest zamknięta po prostu sama z tym dzieckiem przez miesiąc, gdzie nikt do niej nie przychodzi praktycznie. Mówimy o czasach już dawniejszych. Dawniejszych, tak, tak, tak. Ale ten miesiąc to jest taki krytyczny moment. Można sobie wyobrazić uzasadnienie, że wyobrażana sobie, że jakieś zagrożenia, choroby, że to dziecko przez ten miesiąc jest jakieś takie wrażliwsze. Przy jedzeniu jeszcze jakiś przesąd, na przykład nie wbijamy pałeczek w ryż. A to w Japonii tak samo. Tak chyba się zostawia ofiary dla zmarłych. Dla zmarłych, tak, tak, tak. Nie można. Chociaż nie wszędzie to widziałam. Gdzieś mi zwrócono uwagę, że pałeczki zawsze trzeba odłożyć na podstawkę. Nie należy kłaść ich na naczynie. Szczególnie w takich regionach związanych z wodą. Coś związane jest ze słowem dao, przewrócić się, wywrócić się, że łódka ma się wywrócić. Coś takiego było. Ale też już tak dokładnie nie pamiętam. Wszelkiego rodzaju śluby tradycyjne oczywiście. Teraz myślę, że tego nie ma, no bo ślub na czym polega? Na pójściu do urzędu. Dawniej, no to on był bardzo silnie obwarowany. Nie można było zrobić nic, co mogłoby dopuścić złe duchy. To jest dokładnie tak samo jak i z nami. Z jednej strony byśmy tych przesądów mogli opowiedzieć mnóstwo, odwołując się do dawnych czasów. Czasami jeszcze coś się przypomnie, jeszcze babcia, czy coś splunąć 3 razy przez lewe ramię, albo... To, że się nie witamy przez próg, to wiele osób chyba jeszcze ma coś takiego. Niby z uśmiechem, ach, nie przez próg, ale jednak ludzie tak, zwracają ale to, na to uwagę. To zostało. I podobnie tam są takie pojedyncze rzeczy, które zostały na przykład z tą czwórką. Ale większość z tych przesądów i tak opowiadam i przypominam sobie z jakichś opracowań z dawniejszych czasów. Myślę tutaj o tak zwanym imieniu dziecinnym, kiedy się nadaje dziecku imię, które było, nazwijmy je, obraźliwe. I to było imię, żeby odstraszyć złe duchy. Czyli dziecko na dzień dobry nie dostawało imienia właściwego, tylko takie, tak, które było pierwszy czas taki wrażliwy. Było odstraszaczem, tak. Aha. Kiedy było takie najbardziej wrażliwe, bezbronne. A jakie to były słowa? Na przykład zgniła śliwka albo, nie wiem, brzydki coś tam. Więc... Łagodnie dosyć. No tak, ale jednak mimo wszystko. No przede wszystkim bano się tych duchów. Zawsze to gdzieś jest związane z tymi zaświatami, te wszystkie obawy. I brakiem dzieci, o, to też jest bardzo taki duży lęk. I wszelkiego rodzaju anomalie, coś złego zwiastują, bo coś nienormalnego się dzieje, więc coś złego. Żeby daleko nie szukać, to wielkie trzęsienie ziemi, które miało miejsce tuż przed śmiercią Mao Zedonga, też było tak interpretowane, że to było znak niebios, że to już czas. Tego typu anomalie. Ciekawe, jak została zinterpretowana pandemia na przykład w związku z tym. To na koniec jeszcze jakbyś mogła opowiedzieć jakąś historię z dawnych czasów chińską, gdzie zaświaty się spotykały ze światem naszym, ludzkim? Mam kilka takich, które uwielbiam, ale jednak chyba jedną z tych najbardziej ulubionych jest, historia jest taka, że w pewnym miejscu funkcjonował bardzo znany bimbrownik, który pędził świetny alkohol i dowiedziały się o tym 3 duchy. Więc nakupiły jedzenia i poszły z wizytą do bimbrownika. Bimbrownik uraczył je alkoholem. Historia bardzo krótka, kończy się zdaniem i donoszono, że widziano w pobliskim lesie 3 pijane duchy. Bardzo lubię też historię o pewnym człowieku, który twierdził, że duchów nie ma i był bardzo elokwentny, był bardzo wykształcony, właściwie wygrywał każdą możliwą dyskusję ze wszystkimi na ten temat i pewnego dnia przyszedł do niego pewien niegomość,
z którym bardzo długo dyskutował o tym, że duchy nie istnieją, jegomość twierdził, że istnieją. Natomiast on był tak biegły w języku i tak sprytny, inteligentny, że tę dyskusję wygrał. I wtedy jego gość powiedział, że jak możesz twierdzić, że duchy nie istnieją, skoro piszą o tym pisma i mówią nasi przodkowie, tym bardziej, że ja jestem jednym z nich. I przemienił się w strasznego ducha i niebawem tamten człowiek zmarł. Zapomniał, że trzeba napluć. Zapomniał, że trzeba. No nie wierzył, to nie znał. Nie znał procedury, ale my już znamy, także jakby ktoś był w Chinach i ducha zobaczył, no to wiemy już, jak właściwie postąpić, gdyby coś. Bardzo dziękuję. Razem z nami była sinolożka dr Ewa Paśnik-Tułowiecka. Dziękuję bardzo.
To był 152 odcinek Brzmienia Świata, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. To dzięki waszej pomocy już za tydzień Brzmienie Świata świętować będzie 3. urodziny. Z tej okazji chcę się z wami spotkać bezpośrednio w 3 miejscach w kraju. 21 kwietnia w Krakowie, 22 kwietnia w Łodzi oraz 23 kwietnia niedaleko Gdańska. Zapraszam bardzo serdecznie. Szczegóły na temat tych spotkań znajdziecie na facebookowym i instagramowym profilu Brzmienia Świata, a jeśli nie używacie tej formy komunikacji, napiszcie do mnie na brzmienieświata@gmail.com. Bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom za nieustające wsparcie na Patronite. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drozd, czyli ja, mówi wam dobrego dnia i spotkajmy się za tydzień w 3. urodziny Brzmienia Świata.